Okej, rybiata, rybiata! Wolno łowić, czy nie wolno? Mili, przeczytam wam dwa pisma, znaczy kilka w ogóle pism wam dzisiaj przeczytam. W odpowiedzi na pana pytania przekazane korespondencją Departament Rybołówstwa informuje, że w związku z zagrożeniem spowodowanym w trosce o obywateli na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, z którym wiąże się szereg zakazów i obostrzeń dotyczących codziennej aktywności Polaków. Niniejsze rozporządzenie zasadniczo zaostrzyło wcześniej obowiązujące zakazy wprowadzone przez ministra zdrowia, jednocześnie utrzymując na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej do dnia 11 kwietnia 2020 zakaz przemieszczania się osób z pewnymi wyjątkami określonymi w paragrafie 5. Do wyjątków tych nie należy uprawianie amatorskiego połowu ryb. W związku z powyższym jednoznacznie należy stwierdzić, iż uprawianie wędkarstwa na mocy przytoczonych przepisów jest aktualnie zabronione. Zakaz ten dotyczy zarówno grup, jak i pojedynczych osób i wynika nie tylko z troski o zdrowie i życie samych wędkarzy. Oni, Departament Rybołówstwa, troszczy się o zdrowie i życie wędkarzy, ale również z troski o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Polski, i jest związany z bardzo wysoką zaraźliwością wirusa wywołującego chorobę. Dobra, przeczytam wam teraz pismo z innego urzędu. Ziemia. W okresie od 1 kwietnia do 11 zakazuje się na obszarze przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych lub poza rolniczej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskanie opieki zdrowotnej lub psychologicznej. 3. Wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania wirusowi. Sprawowanie lub uczestnictwo w kulturze religijnej. Dobra, nieważne. Wobec zapisów informuję, iż wędkowanie nie jest wymienioną formą wykonywania czynności przedstawionych w paragrafie 5 rozporządzenia. W przypadku ujawnienia osoby bądź osób przebywających na terenach wędkarskich należy podjąć wobec nich stosowne czynności zgodnie z zapisami ustawy ten i tej celem wyegzekwowania ograniczeń zawartych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Z przeprowadzonej interwencji należy sporządzić stosowną dokumentację celem przekazania jej do właściwej miejscowej jednostki policji. Tak. Ponadto na podstawie porozumienia zawartego między komendantem wojewódzkim oraz komendantem wojewódzkim z plan współdziałania na 2002 rekomenduję podjęcie szczegółowej współpracy z właściwymi miejscowo jednostkami policji w przedmiotowej zakresie, jako również organizacji wspólnych patroli prewencyjno-kontrolnych. Zobaczcie jedną rzecz, bardzo ważną rzecz. Jaki jest szturm na wędkarzy? Jak zobaczą gdzieś wędkarza, który łowi, to szturm. I tak, wzywamy policję, stosujemy prawo, karzemy. Zobaczcie, jaka chęć jest do karania tych niewinnych wędkarzy. Zobaczcie. No nie mogę powiedzieć, bo na trzy razy jak byłem, to dwa razy PSR widziałem na główce na żeraniu. W zeszłą sobotę, kilka dni temu, sześciu na główce stał z blachami. Kolega mi wczoraj opowiadał. Powiem wam tak, słuchajcie wy wszyscy policjanci, słuchajcie wy wszyscy strażnicy, wy wszyscy służbiści, wy wszystkie służby, ścigajcie tak kłusowników jak nas wędkarzy, a w przeciągu kilku dni nie będzie w ogóle kłusownictwa w Polsce. Ścigajcie tak pedofili, gwałcicieli, morderców. Ścigajcie tak jak nas wędkarzy ścigacie. A wtedy Polska będzie krajem, do którego krajem mlekiem i miodem płynącym. Ścigajcie dronami. Ścigajcie helikopterami, tak jak robicie to teraz z wędkarzami. Bandziorów. Kusoli, bo to są bandziory. Ścigajcie tak. Powiem wam tak, co do tego ostatniego pisma, co do punktu
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. To jest moja niezbędna potrzeba bycia na rybach związana z bieżącymi sprawami mojego życia codziennego. Czy wolno łowić, czy nie wolno? Według mnie wolno. Dlaczego można iść do lasu i polować? Inaczej mordować zwierzęta. Dlaczego można iść do urzędu i stać wśród dziesiątek, jak nie setek ludzi? Dlaczego można iść do sklepu i stać wśród kilkudziesięciu osób oraz w innych miejscach? A co nie można zrobić, że człowiek sobie przyjdzie na ryby i nawet niech co 20, co 50 metrów sobie pojedynczo stanie? Kogo on zarazi? Róbcie tak dalej. Róbcie tak dalej. Ciekawe, kto na was będzie płacił. Bo to my, ta niska klasa i ci bogaci, ta średnia klasa zaiwaniają na was. Bo ci bogaci nie płacą podatków. Rothschildowie nawet grosza nigdy i Rockefellerowi nie zapłacili podatku. Wy troszczycie się o nas? To ja zaraz wam pokażę, jak wy troszczycie się o nas. Za chwilę przeczytam następne pismo. O, jest? Jest. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Stara. Ale jara, powiedz kuźwa. A teraz zobaczcie, jaka to jest troska obywatela. Moje pismo. Ze stycznia. Z końca stycznia tego roku. Do kogo? Już nawet nie pisałem, że do ministra. Który jest minister? Teraz jest ministrem Kamiński. Zwracam się 15 raz pod zarządem PiS w nawiasie. Zresztą to pismo wam wrzucę na pulpit. Do MSWiA w sprawie nagminnego łamania przepisów na ulicy Konwaliowej w Warszawie, gdzie część ulicy jest wyłączona zakazem powyżej 3,5 tony, a mimo to codziennie kilkadziesiąt razy ten zakaz jest łamany. Na tym odcinku stoją nasze stuletnie domy i przejazd wielogabarytowych ciężarówek niszczy nasze domy. Sprawa trwa już ponad 26 lat. 26 lat piszemy do urzędów, a do MSWiA za samego PiSu, to ile to? Piąty rok. 15 pismo. Piszemy w tej sprawie do policji zarządzanej przez Unię Wolności, SLD, PO i PiS. I nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Od kilku lat piszemy do MSWiA pod zarządem PiS i nie otrzymaliśmy żadnej pomocy. 5 skarg do ministra Błaszczaka. 5 skarg. 2 skargi do ministra Zielińskiego. 2 skargi. Tak pokazują oni wszyscy. 2 skargi do ministra Majewskiego. I 5 skarg do ministra Brudzińskiego nie odniosły żadnego skutku. Nawet nam ci ministrowie nie pokazali faka. Czy 15 rat pod zarządem PiS MSWiA przekaże pismo do policji, a policja z komendy stołecznej napisze, że wszystko jest dobrze, lub zleci kontrolę policji białołęskiej, gdzie brakuje policjantów? Od lat piszę, aby wprowadzić monitoring na tej ulicy. Skoro urzędy, w tym MSWiA, posiadają taki monitoring, to dlaczego mieszkańcy, którym niszczone są domy, nie mogą doprosić się od państwa takiego monitoringu? Wszystkie złapane, w cudzysłowie, nielegalne wjeżdżające tam samochody pochodzą ze zgłoszeń z mojego monitoringu. Ale na Boga, ja mam przecież pracę, obowiązki i życie prywatne. No tutaj jest. Oto film z codzienności na Konwaliowej. Link. Proszę o wyznaczenie terminu spotkania z panem ministrem lub z podsekretarzem stanu Piotr Kozłowski. Myślicie, że nawet że dostałem odpowiedź na to pismo? Nie. Nawet takiej odpowiedzi nie dostałem. Tak. Oni wszyscy chodzą i tak. Solidarność! Ta solidarność. To jest troska o obywatela. To jest troska o społeczeństwo. 26 lat! Nic nie zrobili. Zatem te poprzednie pisma i tak codziennie w telewizji pan Mateusz Krzywousty,
właśnie takie rzeczy opowiada ludziom. A w ogóle Mateusz, ja w ogóle nie wiem, czy ja nie zmienię imienia swojego, bo można zmienić imię przecież. Zmienię imię na Mateusz. Bo to byłoby dobre. Znaczy, no nie, ja no nie mogę, bo mam akurat taki charakter, że nie mogę, bo Mateusz ma to do siebie, że co innego w mediach, na tyle, na ile Mateuszy po prostu poznałem, to Mateuszowie to co innego mówią w mediach, a w realu, no rano boskie, odwrotnie. Ale mam taki pomysł, żeby, bo przyjęło się typowy Janusz. Może zróbmy po prostu w Polsce, zostawmy tego Janusza, zróbmy typowy Mateusz. Co wy na to? Słuchajcie, nie będę już wam czytał żadnych pisem. Ścigają wędkarzy, ścigają rowerzystów, ścigają biegaczy. A mafię lekową wypuszczają, hosów wypuszczają. Zbigniew Gelzok mówi, prezes Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniu, że dziesiątki tysięcy stacji bazowych jest zbudowane nielegalnie. Robi się to w różnoraki sposób. Na przykład mówią tak, no anteny będą miały po 150 W na sektor, a potem wychodzi, że mają kilkadziesiąt tysięcy W na sektor. Różne przebudowy, rozbudowy, one muszą mieć pozwolenie na budowę, niestety nie mają. I zobaczcie, nadzory budowlane, czy to są wojewódzkie, czy główne, sanepidy, wszystkie wydziały architektoniczne, wszystkie ministerstwa w ogóle tego nie widzą. Zbigniew Gelzok udowodnił to, że dziesiątki tysięcy stacji bazowych, one są zbudowane nielegalnie. Żaden urząd nie nakłada kar na inwestorów. A weźcie, spróbujcie sobie garażyk metalowy na jakiś malusieńki wybudować. Ksiądz postawił krzyż, to 5 tysięcy przypierdolili mandatu. Ludzie, kary. Zobaczcie, zamek w Puszczy, nie pamiętam, czy to jest w Noteckiej, czy gdzieś. Ten wielki, potężny, no zamek na wyspie, na jeziorze, nie ma nadzoru budowlanego, słuchajcie, nie ma. No. Albo jeżeli jest, to tak już robią, że ścigani są tacy. A te wielkie potwory, jak Mechagodzilla, są tylko głaskani. Dlaczego Mateusz Krzywousty nie zająknie się nawet o tych kilkudziesięciu tysiącach nielegalnych stacji bazowych telefonii komórkowej? A codziennie w telewizji brzdąka, że tak surowo będą karani ci, którzy coś tam. Zobaczcie, w jak krótkim odcinku czas, w jak krótkim czasie można wprowadzić paragrafy. Jak można zmienić prawo? Dlaczego, jeśli chodzi o kłusoli, o bandziorów, o takich właśnie, o przestępców, nie można wprowadzić takiego czego? No właśnie, no bo to te korporacje, zależność, ale prawo, znaczy to w prawie jest napisane, że Kozłowski to ma większe prawa albo mniejsze prawa od korporacji? Nie, podobno prawo jest równe dla wszystkich. Więc dlaczego pewne prawo, dlaczego nie jest stosowane dla wszystkich tak samo? Zalew. Policja takie kolco robi. Jak pod Stalingradem. Tak, kto by nie siedział, to ła. Dlaczego nie robicie, panowie policjanci, takich akcji, jeśli chodzi o kłusowników? No a jeżeli robicie, to pokażcie, kogo złapaliście. No nie złapaliście. No. Ja wrócę na przykład tak jak jeden z komendantów tutaj w Białołęce. Potem go dali na jakiegoś ważnego oficera do komendy głównej albo stołecznej, chyba stołecznej. Ja mu mówię, no przecież nic. Jak to nie robimy? No przecież was nie widać. Bo policja, dobra policja, to jej nie widać. No i o czym z takim będziecie rozmawiać? No o czym? No to tak jakbyście weszli, rozumiesz, do Urzędu Bezpieczeństwa, do Różańskiego i on by wymówił na was, jak bylibyście zakaczy z NZ-u, że jesteście faszystami. To jest to samo, no, to jest to samo. To są banioluki, brednie i to jest drwina ze strony takiego człowieka. On po prostu powinien być z miejsca pozbawiony urzędu. Zobaczcie, ludzie tracą pracę. Ile osób straciło pracę? Ile osób
traci pracę, ile osób nie zarabia, ile osób jest, nie, to są nieprawda, nie mówią o tym, wam tego nie pokażą. To jeszcze, kurwa, te mandaty, co? Jeszcze dojebać takiego Polaka, który, kurwa, ten. No ale jak Ukrainiec teraz zamordował kogoś siekierą, to 15 lat dostał. No, no bo to... No w Niemczech to na przykład zamorduje dwie osoby i dostaje rok w zawiasach. No. Dlaczego możemy chodzić do urzędów? Dlaczego możemy i być tam w tłoku? Dlaczego możemy stać od siebie ileś tam metrów przed sklepem? Dlaczego będziemy mogli pójść na wybory i być od siebie kilka metrów, a nie możemy być nad wodą co kilka metrów? Pytam się, co za różnica? Dlaczego na na oddziałach onkologicznych są tłoki tak jak był? Tłumy? Można. Paranoja. Ja rozumiem, słuchajcie, teraz tak. Jak to jest w tym naszym wędkowaniu? Jak się trafi nam normalny policjant, czy tam PSR-owiec, czy jakiś służbista, czy tam ze straży miejskiej, wiejskiej, nieważne, no to on po prostu nawet nie podejdzie do was. Jak się trafi taki pół na pół, no to przyjdzie i was pouczy. Jak się trafi beton, kretyn, to zaraz będzie wam pisał mandaty. Ale, kurwa, nie. No nie umiem, no nie umiem, bo to śmiech przez łzy jest po prostu. Co taki biedny wędkarz, jak sobie jest sam, powiedzmy. No już dobra. Można zrobić tak, że po prostu jest sam. Zróbcie co 50 metrów, żeby nie. To jeden pojedzie sobie w jedno miejsce, drugi w drugi. Ten. Nie mam na to po prostu słów. Powtarzam jeszcze raz. Moją niezbędną, nadzwyczajną koniecznością i podstawą mojego życia jest bycie nad wodą. Z wędką czy bez to nie ma znaczenia. I wy nie będziecie mi mówili. Może jeszcze powiecie mi, którą ręką mam się podcierać, co? Ja się papierem podcieram. Wy byście mi wybrali rękę. Nie mam na to słów. Zaraz przyjdę. Wiecie, co jest najgorsze, że ta cała taka, jak to nazwać, taka agresja przeciwko zwykłemu, niewinnemu człowiekowi. Tak bardzo w tych urzędnikach się skupia i tak bardzo ona jest uwydatniona na zewnątrz, a te wszystkie kusole, nie ma na to słów. Tak jak na dzień dzisiejszy zmarła 1/3 osób w Polsce, ile umiera przez jeden dzień na raka. Nie będę dzisiaj znowu podnosił tych statystyk. No rak to jest, no a jeśli chodzi o aborcje, to jeśli chodzi o ciche aborcje, bo tych głośnych to jest tam około 1000 na rok w Polsce, głośnych, legalnych, o czym już wcześniej powiedziałem, że nie ma legalnych, nie, bo wszystkie są, wszystkie aborcje są morderstwem. Natomiast ja rozumiem, że jest wybór, matka, dziecko i wtedy rzeczywiście nie jest to aborcja. Wtedy ratujemy tego kogoś. Oczywiście nie jestem lekarzem. Kto zasługuje na większe przetrwanie? Czyli jeżeli większe zagrożenie jest dla płodu czy dla kobiety, to wtedy ratowałbym tą część, no brzydko nazwane, która ma większe szanse na przeżycie i tyle. No niestety są bardzo trudne czasami wybory, ale i alternatywy, ale no niestety to są w porównaniu z całością to są rzadkości. Zatem nie mówmy o pojedynczych przypadkach, tylko mówmy o ogóle. Zatem powiedzmy, że tam na raka, powiedzmy łącznie na raka umiera w Polsce i na aborcji około 500 osób. Mili, zauważcie z jakim, jak rzucili się na tych biednych wędkarzy, co? Z jaką zajadłością, żeby karać, co? Zobaczcie, ale wiecie dlaczego? To jest proste, żeby robić statystykę.
bo jeśli chodzi o bandziorów, kusoli, to mało się kto wychyla, żeby nie dostać w łeb. A jak? A żeby... No to różnie, z różnych rodzinek są kusole. Różne mają, że tak powiem, kusole, mają różne powinowactwa. I ale po co mamy ruszać takie kusoli, wiecie? Tak? Po co mamy ruszać bandytów, jak oni nam na przykład dają innych... No tego. Na takim zwykłym Kowalskim. Dojebiemy mu ile... I już mamy statystyki. Statystyki policyjne, prokuratorskie, sędziowskie, w GUS-ie. Ładnie to wygląda wszystko. Pan krzywousty Mateusz. No, ładnie tej Polsce siedzi. Ło, na tym to właśnie polega. Słuchajcie, no jeździ się jak w latach 70. Te lata 70. były najwspanialszymi latami w mojej historii. Myślę, że nie tylko ja tak powiem. Dlaczego? Dlatego, że no była już Coca-Cola, aczkolwiek akowcy jeszcze siedzieli w więzieniach w tej wolnej Polsce, gdzie już nie było niby komunistów. Powtarzam, od 1 września cały czas są komuniści. Zobaczcie sylwetki tych samochodów z lat 70. Zobaczcie sylwetkę Mercedesa 126. Nie ma piękniejszej sylwetki. Nie ma. Żaden samochód, tylko czterodrzwiowy, żaden samochód nie ma takiej sylwetki jak Mercedes 126 i nigdy nie będzie miał. Żaden. Zobaczcie modę kobiet. Zobaczcie muzykę. Zobaczcie ryby w latach 70. Jakie były ryby. Zobaczcie, jak wyglądały wody. Zobaczcie, jak wyglądały pojezierza nasze. Jakie rybne były, jakie były piękne. Zobaczcie Wisła, jak wyglądała. Zobaczcie tych ludzi, zobaczcie atmosferę sąsiadów, nawet w Warszawie. Nawet, no bo to już nie była taka Warszawa, jaka kiedyś była, ale jeszcze to była Warszawa. Atmosferę na wsiach, wśród ludzi. Zobaczcie, co jest dzisiaj. Dzisiaj? PiS czy PO? Już się kłócą. No, a ci panowie, piły i siekiery, myślą tylko wybory. No i tu buntuje im się pan, który skoczek lepszy od Małysza. Buntuje im się, ale to są wszystko bunty, słuchajcie, to są bunty fikcyjne. To są bunty pozoracyjne. Dlatego, że to są ludzie, którzy cały czas nigdy nie pracowali, tylko byli w polityce, czyli tak naprawdę nic nigdy nie robili. Nie mają pojęcia o niczym. Politycy nie mają pojęcia o niczym. Politycy są od czego? Od zaciągania długów i od dokręcania, od ograniczania naszych praw. I od niczego więcej. Ich kundle. Co by polityk nie powiedział, to te kundle po prostu zrobią. I nie ma znaczenia, czy to jest przeciwko ludzkości, to tak zrobią. No widzicie te wszystkie. Poznań, Gdańsk, Radom i tak dalej. No, nie tylko o tym mówię. W latach 70. jak przypierdoliła zima, to była zima. 2 metry, 3 metry śniegu. Jak było lato, to było lato. A teraz nie ma zimy, nie ma jak zarobić. Teraz rozumicie, widzicie, rozumicie. Pomożecie? Pomożemy! Nie będzie handlu przez najbliższy miesiąc, gdzie tak naprawdę majówka, że tak powiem, robiła za miesiąc. Za miesiąc, tak. I powiedzmy ten miesiąc, a nawet półtora czy dwa miesiące tak jakby wypełniała te biedne miesiące. A potem powoli jakoś tam ten rok był taki, ale potem i jakoś tam suma sumaru człowiek mógł z tego żyć. Natomiast powiem wam, że jeżeli tak dalej będzie, no nie wiem, na razie nie wiem. Moim zdaniem w czerwcu powinno się już ten, ale kwiecień, maj moim zdaniem stracimy. Obym się mylił. I co, lipiec, plaża, już w lipcu zawsze ten, sierpień tego, wrzesień już spadek, październik spadek, listopad to już jest dupa, a grudzień, styczeń, luty, pizda. Słuchajcie, no komuna to komuna.
Ale w latach 70. jak... Tu szkoła, a tu menele chlają. No i oczywiście, wiecie. No i wkurwił się tam jakiś jeden. Poszedł do sekretarza. Mówi, panie sekretarzu, dzieciaki do szkoły, a tu menele, szczą tego, chlają. Nikt za to się nie bierze. Policja ma to w dupie, bo to wiadomo, że co drugi ten menel to konfident. Telefon, sprawa załatwiona. Teraz? No, słuchajcie, nie w naszej kompetencji. Pan prezes Mateusz jest na urlopie. Pani Hania ma ciotę, a to komodo, tak, warany z komodo, tak, fajnie się poruszać. Nie ma tej swołoczy, tych gnoi, co podpalają trawy. Nie ma tych śmieciarzy. Nie wypłaćcie należnych emerytom. Uwierzcie mi, że sami ci emeryci, chorzy, starsi, wywalą was do góry, a co dopiero ludzie młodzi. Tylko bezpiecznie. I większość Polaków obecnie kojarzy mi się niestety właśnie z tym człowiekiem zakazanych piosenek, gdzie... Tak. No niestety tak jest. Komuniści, czyli hitlerowcy razem z komunistami, z bolszewikami i razem z komunistami z UPA zabili w Polakach polskość. Nie we wszystkich, ale w większości. I niestety, no ten gen jest, ale żeby go odrodzić, no ciężko będzie. Przecież oni wszystko słyszą. Nawet szeptać niebezpiecznie, a pan opowiada takie rzeczy. No i co? No i kto odpowiedział za zbrodnie? Kto odpowiedział za zbrodnie? Nie wiecie, ale były dwa procesy norymberskie. W drugim procesie norymberskim to już nawet nie są bandziory. To już kilka tysięcy osób własnoręcznie na przykład zamordowane. Wyobraźcie sobie, że dostawał na przykład 5 lat i wychodził po roku. Dostawał 2 lata, wychodził po 2 miesiącach. Takie kary dostawali. Zbrodniarze to nawet już nie ludobójcy. Własnoręcznie kilka tysięcy osób zamordował, na przykład w Oświęcimiu. I takie kary otrzymywali w drugim procesie norymberskim. Ten świat jest taki sam jak był. Bandycki. Bandziory rządzą. Bandziory są ich kundlami. Gania się ludzi prawych i normalnych i uczciwych. A ci uczciwi ludzie są tak przestraszeni, jak ten z zakazanych piosenek. Powtarzam, okupacja od 1 września trwa, tylko to są inne formy. Redaktor Michalkiewicz, Stanisław Michalkiewicz. Ja nie dotarłem do tych dokumentów, natomiast nawet nie szukałem tego. On przedstawiał kiedyś taką dokumentację, że obecnie utrzymanie niewolnika, o to o czym właśnie Mateusz Krzywousty mówił o Mister Ryżu, jest tańsze niż utrzymanie tego niewolnika w obozie koncentracyjnym plus spalenie jego zwłok. Był jakiś taki właśnie bilans finansowy. Co to jest epidemia? Nie macie pojęcia? Ja też nie miałem, dopóki nie przeczytałem naukowych opracowań. Natomiast nadal twierdzę, że te wszystkie epidemie, które były, a są to nieprawdopodobne ilości umierających i męczących się ludzi, to jest wszystko nic w porównaniu z aborcją, obecną aborcją, nie wiem jak było kiedyś, i z obecną umieralnością na nowotwory, która cały czas
idzie bardzo mocno w górę i będzie szła, pozwalają koncernom na produkcję trucizny i na wprowadzanie między innymi właśnie morderczego 5G. Ale to nie tylko. Ale to nie tylko. Nie tylko jedzenie, pożywienie i PEM w postaci obecnej, która będzie powodowała wzrost, okrutny wzrost zachorowalności na nowotwory, ale nie tylko na nowotwory. Może właśnie taki koronawirus wcale nie byłby taki okrutny. Czy on nie jest okrutny, ale może będzie okrutny, gdybyśmy mieli większą odporność. Ale my tej odporności nie będziemy mieli, dlatego że komuchy cały czas rządzą. Do widzenia, do jutra. Co ja powiedziałem? Do widzenia, do jutra? Do widzenia, do jutra to jest mój najbardziej ukochany film polski. Cybulskiego nie trawię, mimo że podrywał moją mamę, świętej pamięci. Ona i świętej pamięci i Cybulski. Ale Teresę Tuszyńską kocha. Do widzenia, do jutra. Obejrzyjcie. Najpiękniejszą polską aktorkę. Ponieważ ona nie była aktorką, nie była szkolona jako aktorka. To powiem, obejrzyjcie film z najlepszą polską aktorką, jaka kiedykolwiek była. Bo była modelką i wpuścili ją na najwyższe, że tak powiem, progi. No, Cybulski był dobrym aktorem i puścili ją, a ona go przebiła. Chyba to jej drugi film, o ile dobrze pamiętam. No, musiał się Zbigniew dobrze wyrabiać, żeby na jej poziomie zagrać, gdzie ona wcale nie była aktorką. I właśnie takich nam brakuje. No niestety umarła nie chcę mówić w ogóle w jakich okolicznościach. Mąż przyszedł do siostry i mówi, pochowuj o nią siły. Ach, kurwa. A zabiegały o nią, słuchajcie, francuskie, chyba belgijskie, przyjeżdżały delegacje z całego świata, ona co? Nie pamiętam, czy Stodoła, czy tamte inne. I balanga. No w sensie, nie wiesz tam pijaństwo, ale balanga, tańce, no. Dziewczyna, bądź dziewczyną moich marzeń, moich, no. No właśnie tak, ale no tak to jest, jak się za młodego myśli, tak to właśnie potem jest. No, że to jest taki wstęp. Kto go puścił, nieważne. Znaczy, to się okaże potem ważne. Czy to było celowe, niecelowe, czy się wymknęło, nie wiem. O co chodzi? Jeżeli było to wstrzyknięcie, taki próbnik, no to powiem wam, że może być ciekawie w przyszłości. I myślę, że jest to próbnik, który zobaczy, jak się obniża ratingi, śmingi, gdzie, co, jak. Tego tu, po takim pół roku czy roku, to wiecie, na jakie branże się można przesunąć, co, jak w ogóle całą gospodarkę przestawię. Myślą, słuchajcie. Ci, którzy nawet grosza podatku nigdy nie zapłacili. Panowie Rothschildowie, Rockefellerowie i panowie Wartburgowie, już chyba dzisiaj to inaczej się nazywają. Teraz są tam, nazywają się Bushowie i tak dalej. Rodzina królewska w Great Britain, i tak dalej. Wszystko jest tam. Ale to, co my widzimy w mediach, i to, co tam pan doktor Krajski mówi, że to masoneria i tak dalej, to nie jest ta najwyższa puła. Pamiętajcie, czytaliście złego Żyda Leopolda Tyrmanda? No, jedna z najlepszych książek jakiegokolwiek. Tam jeszcze dziennik miał chyba 54. Coś jeszcze, jedna z najlepszych książek, jaką w życiu czytał. Bardzo zdolny pisarz. Jego ten Matthew Tyrman tam się produkuje, ale patrzcie, zły cały czas na boku, nigdzie się nie pokazuje. I właśnie ci
najgorsi, ci źli, nigdy wam się do końca nie pokażą. Podwójny rzymski salut. Bye, bye. Ups, kuźwa.